Dzień dobry. Opowiem teraz krótko o mapach, które robię wspólnie z panem doktorem Marcinem Sobiechem. Najpierw opowiem o mapach, które sam robiłem przez 11 lat. Trwało to dość długo. Zaraz państwu wyjaśnię, dlaczego tak długo to trwało. Tak wygląda mapa dwuwiorstowa. To są najlepsze mapy obejmujące obszar Smoleńszczyzny. Jak widzimy, ona jest bardzo dokładna. Tutaj na pierwszym planie mamy Smoleńsk i miejscowości wokół Smoleńska. Na tej mapie widzimy granice majątków. Bardzo często są to granice wytyczane przez Adama Zaręby. Mapy dwuwiorstowe pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku, natomiast Adam Zaręba wytyczał granice w pierwszej połowie wieku XVII, czyli ponad 100 lat. A więc okres stosunkowo krótki. Niestety, do województwa smoleńskiego nie mamy, jakby te mapy dwuwiorstowe nie obejmują całości województwa smoleńskiego, nie obejmują na przykład powiatu starodebskiego, nie obejmują też niektórych obszarów powiatu smoleńskiego. I tutaj z pomocą przychodzą mapy trójwiorstowe. Ale jeszcze zanim o nich powiem, to tak krótko gwoli wyjaśnienia, jaka trudność, na czym polega trudność z mapami dwuwiorstowymi? Otóż mapy dwuwiorstowe są udostępniane przez Rosjan w kawałkach. Te kawałki, żeby w ogóle jakkolwiek z tego korzystać, trzeba posklejać w programie graficznym. Poprzednio miałem zły komputer, szło to bardzo długo. Samo nagrywanie wyników pracy zajmowało na przykład pół godziny. W tym czasie mogłem, nie wiem, wyjść sobie z domu i robić inne rzeczy, a komputer mielił to przez pół godziny, zanim zapisał plik. To były duże pliki. Potem te pliki należało znowu podzielić, dlatego że po wyznaczeniu mniej więcej granic stanów, czyli takich okręgów administracyjnych, no, te wielkie mapy przestawały być użyteczne. Zresztą nie dało się z nich korzystać, bo były po prostu za duże i komputer się zawieszał. Jak ustalałem granice tych stanów? Tutaj są jakby połączenie dwóch metod. Po pierwsze, korzystałem z takiego starego opracowania rosyjskiego, niejakiej badaczki francuzowej. Nie znam osobiście, nie wiem, czy żyje. Ale musiałem to zestawiać, te jej szkice, musiałem zestawiać z danymi rękopiśmiennymi. Same mapy nic nie mówią. Żeby można było ustalić, jaki był stan posiadania za czasów Rzeczypospolitej, trzeba mieć źródła rękopiśmienne. I tutaj wielką pomocą służy opracowanie Władimira Prochorowa, który dokonał takich wypisów z ksiąg metryki litewskiej. Największą pomocą oczywiście jest księga Adama Zaręby, ale ona też nie obejmuje całego powiatu smoleńskiego. Pomocny jest rejestr podymnego wydany przez Rachubę. No i cóż, aby ustalić granice stanu, trzeba było jak gdyby szukać majątków, które były opisane w ten sposób, że należą do jakiegoś tam stanu. Rozumieją państwo, jaka to jest żmudna praca. Ale mało tego. Następny poziom trudności polega na tym, że na mapach dwuwiorstowych, na mapach rosyjskich, nazwy miejscowości, no nie tylko, że są zapisane cyrylicą, ale one są zrusyfikowane brzmieniowo. No może jeszcze na mapach dwuwiorstowych nie tak bardzo, ale już na mapach trójwiorstowych i późniejszych, no to oczywiście bardzo. Natomiast w dokumentach rękopiśmiennych, polskojęzycznych, one są, to są nazwy białoruskie i zapisane alfabetem łacińskim. No konia z rzędem temu, kto w wyszukiwarce Google w ten sposób znajdzie jakąkolwiek miejscowość. Niektóre można znaleźć, ale to jest kwestia, no, łód szczęścia. W większości przypadków jest to żmudne przedzieranie się przez mapy, szukanie, oznaczanie, robienie mapek. I tak, pokażę teraz efekt końcowy jednej z takich mapek. To jest stan Wietlicki. I tu akurat nie było mapy dwuwiorstowej.
Do tej mapy, do tego stanu Wietlickiego musiałem użyć mapy trójwiorstowej. Tak wygląda podkład. Teraz jak sobie powiększymy, to zobaczymy, jak wygląda taka mapa. No jak widzimy, ona jest bardzo niedokładna. Zresztą te cieki wodne tutaj też nie są dokładnie oznaczone. I to za chwilę pokażę. A, tutaj jeszcze tylko chciałem wspomnieć o tym, no skąd się biorą informacje o daninie, tak, że tu danina takiego szlachcica, tam danina takiego. No oczywiście ze źródeł rękopiśmiennych. I tamże w tych źródłach, w tych przywilejach z metryki litewskiej mamy często te nazwy, białoruskie miejscowości. No i oczywiście w Księdze Zaręby to mamy też bardzo dokładne opisy, nie tylko miejscowości, ale także nazw miejscowych. Przejdziemy do następnej planszy. Tak, w ten sposób. Tak wygląda, że tak powiem, mój warsztat pracy obecnie. O co chodzi? Pan Marcin Sobiech te moje mapki zrobione w programie graficznym przeniósł do programów kartograficznych. Chodzi o to, żeby mapa miała walor prawdziwej mapy, a nie tylko takiej sobie mapki poglądowej. Trudność polega na tym, że nie można tak po prostu przenieść mapy dwuwiorstowej, trójwiorstowej na zdjęcia satelitarne Google'a. Miejscowości będą się rozmijały ze swoimi miejscami. Dlatego pomocą tutaj bardzo dużą i są mapy robocze chrystiańskiej Krasnej Armii. Wspaniały skrót RKKA. I tu jak widzimy, to jest ten sam obszar. Tu jest Podsielica i tu jest Potelica po rosyjsku napisana. Z tym, że tutaj cieki wodne są lepiej oznaczone. Nie zawsze, bo na przykład takie mniejsze strumyki, no to trzeba się domyśleć, czy to płynie strumyk, a nie tylko jest jakiś wąwóz. Ale te mapy RKKA mają taką swoją fajną cechę. One były robione w latach 40., ale stan zaludnienia, stan jakby osadnictwa, one przedstawiają z czasów sprzed kolektywizacji, z czasów właściwie carskich. W związku z czym no, możemy traktować je jako przedłużenie map dwuwiorstowych. Nie trójwiorstowych, tylko właśnie dwuwiorstowych, bo są robione, one były robione już dość dokładnie. I dzięki temu można ustalić, gdzie ta miejscowość się znajdowała. Tutaj widzimy, tutaj po lewej u góry, widzimy właśnie fragment mapy, fragment, no powiedzmy, zdjęć satelitarnych stanu Wietlickiego. Na zielono pan doktor Marcin oznaczył tutaj te hipotetyczne lokalizacje. Na czerwono to są moje poprawki, gdzie one powinny być. Jak dochodzę do tych poprawek? No, ludność, ludzie w ogóle najchętniej osiedlają się przy rzekach, ponieważ jest dostęp do wody. Te miejscowości w czasach sowieckich bardzo często były przenoszone. Także one już nie znajdują się nad ciekami wodnymi, jeżeli w ogóle istnieją, bo w ogóle jak to jest z tym osadnictwem? No, 1812 to jest pierwszy szok dla Smoleńszczyzny, kiedy wiele miejscowości przestało istnieć, ale jednak ciągle istniało ich jeszcze bardzo dużo. No ale takim poważnym wstrząsem była II wojna światowa, a następnie oczywiście długotrwałe rządy sowieckie, które doprowadziły do wyludnienia tego obszaru. Wiele miejscowości to już są tylko nazwy, zarastające łąki. Stąd tak trudno je zlokalizować. No ale staramy się. Tutaj ja może troszeczkę przybliżę mapę Google'a. Ten fragment jest dość niewyraźny. Zwykle te mapy Google'a są bardziej wyraźne. No ale tu widzimy, że ta mapa, ta rzeka na przykład, tu jest rzeka Wob,
Ona jest dość dobrze odwzorowana na mapie RKK. W związku z czym, idąc tym tropem i śledząc tutaj kolejne cieki wodne, można dość łatwo i w miarę precyzyjnie określić lokalizację danej miejscowości. Nie zawsze to jest takie proste, czasami no troszeczkę trzeba zgadywać, ale na ogół to się da ustalić. Dlaczego my to robimy? No, poza tym, żeby zrobić porządną mapę województwa smoleńskiego w przyszłości, do Księgi Zaręby również chciałbym, żeby te mapy spełniały standardy. Dlatego niestety muszę odsunąć w czasie wydanie Księgi Zaręby i również przesunąć ostateczny termin zakończenia naszej zrzutki. Mam nadzieję, że tutaj Państwo wykażą się no, pewnym wyrozumiałością i cierpliwością, ale jak mówię, ja nie utrzymuję się z tej działalności, to jest działalność właściwie charytatywna. No, mam swoje obowiązki, wiadomo, wszyscy je mamy. Także wydanie to trzeba opóźnić, ale co się odwlecze, to nie ucieczy. Nieważne, będzie wojna, nie będzie wojny, wydamy tą książkę. Wydamy również mapę województwa smoleńskiego. To jest wielkie dzieło pana doktora Marcina. I dziękuję bardzo za uwagę.